Siemanko, jestem Lucek, to jest Need for Speed Underground 2. Zapraszam Was na kolejny odcinek z tej gry. Mam nadzieję, że miło spędzicie czas. I kurde, słuchajcie, mamy dużo do roboty. Mamy bardzo dużo do roboty. Zobaczcie sobie na mapkę. URL. Same URL, ale nie wiem, czy będę dzisiaj je jeszcze robił, bo jeszcze mamy sporo innych wyścigów, a wolałbym właśnie je najpierw wykonać, bo sami wiecie, jak te wyścigi URL wyglądają. To jest makabra, nie jest to nic przyjemnego dla ludzka. No ale tak to wygląda. Z takich technicznych spraw to właśnie odpaliłem sobie nową kamerkę, także możecie widzieć teraz dokładnie ludzka tutaj. Ło, 60 fpsów w ogóle. A czy to nie jest takie super istotne, ale od kamerki internetowej ta kamera różni się tym, że moja twarz jest, moja geometria twarzy i w ogóle geometria całego ciała jest oddana właściwie, bo kamery internetowe strasznie poszerzają ten obraz, żeby jak najwięcej objąć. A ta kamera też szeroko łapie, z tym, że ona ma taki obiektyw, tak? Ale te wszystkie... no geometria mojego ciała jest ogólnie lepiej oddana, tak? I widzicie mnie praktycznie tak, jak jestem widoczny w realnym życiu, normalnie. Tam kiedyś ktoś mnie właśnie spotkał: o, Lucek, ty jesteś taki wysoki? What the fuck? na meetupach tych różnych. Ojej, no dobrze, to co, driftujemy. Tym samochodem mi się driftowało lepiej niż samochodami z napędem na tył. To jest takie dziwne w tej grze robić te paraslajdy, bo no rzeczywiście można takim samochodem dużo łatwiej nabić punkty, ale czy te drifty wyglądają lepiej? No, chyba się ze mną zgodzicie, że nie. Wyglądają one bardzo, bardzo, bardzo przeciętnie. Zainstalowałem sobie takie szpetne lotki tutaj w tym moim Peugeotie 106. W zasadzie to chyba mam jeden samochód z napędem na tył. O shit, z napędem na tył. I moglibyśmy go sobie do tego driftu wykorzystać. To jest drift ukryty. I powinienem dostać za niego trochę więcej hajsu, a ja bardzo lubię drifty, dragi, Street X też lubię, ale no te drifty i dragi są dla mnie najciekawsze. Kurde, ale długie kombo teraz pocisnąłem, 15 tysięcy, bardzo ładnie. Naprawdę tym samochodem, ja nie wiem jak to jest, no... Dlaczego tym autem mogę nabić więcej punktów bez większych problemów niż autem z napędem na tył? Auto z napędem na tył dużo łatwiej przesterować, a tutaj jedyne co robimy, to skręcamy w jedną stronę i auto, no, rzuca tą dupą, jakby nie było. I robi ten kąt i tyle. Ale te drifty powinny być zablokowane dla samochodów z napędem na przód. Hello, jak to? To są paraslajdy, nie drifty. Naprawdę, powinno coś takiego być. Powinna wyjść do Undergrounda jakaś taka modyfikacja, która blokowałaby samochody z napędem na przód na właśnie te drifty. Moim zdaniem to by było i ciekawe urozmaicenie. Ciekawa rzecz ogólnie, no bo jak driftować samochodem z napędem na przód? Jak to waszym zdaniem wygląda? No właśnie, tak samo jak i moim zdaniem. Łączę się z wami w bólu. Ale i tak ta gra jest... What? Widzieliście tego bota tutaj? Co się z nim stało? Chłopie, nie w tą stronę, przyspieszenie sobie odpaliłeś, man. Cholerne cheatuchy. Ej, ale dzisiaj też miałem taką sytuację, grałem sobie chwilę w Undergrounda, tak sobie tutaj jeździłem, wiecie, testowałem wszystko z nową kamerą, synchronizowałem właśnie. Jeśli coś jest rozsynchronizowane, to nie zwracajcie uwagi, może być tam delikatnie gdzieś tam dźwięk rozsynchronizowany, ale staram się, żeby wszystko było fantastycznie. Wiem, że tak jak coś jest rozsynchronizowane, to się słabo to ogląda. No, ale sobie jeździłem właśnie samochodem po świecie i uderzyłem w ścianę i bardzo dziwna teksturka mi wyskoczyła tego uderzenia. To nie był dym, tylko to był znak wodny jakiegoś wyścigu. Bardzo dziwna sprawa. No nic, mamy 850, no widzicie, hajsu się dużego nie zarabia, ale i tak jest to więcej niż w przypadku, jakbyśmy jechali sobie normalny wyścig, normalny tam drift, tak? Drifting, drifting. Zobaczmy, i tutaj mamy wyścigi dragowe. Okej, mamy jeszcze te wyścigi outruny, to możemy sobie zrobić na autostradzie. Ja zajadę sobie jeszcze do garażu na chwilkę, jak tu się... Okej, zajedziemy sobie do garażu, zobaczymy moje drugie auto.
Corolla. No tą Corollą mi się w ogóle nie driftowało. Dlatego, że tu było za mało mocy. No słuchajcie, na drifcie to muliło. Nie wiem, no. Ach. Dobra, ale weźmy sobie na razie Escalade'a i zobaczmy jedną rzecz. Czy mam nowe wyścigi dla Escalade'a? No jest trochę. I najgorsze jest to, że te wyścigi dla Escalade'a, one są, moi drodzy... One są... To są okrążenia, więc no jak dla mnie nic ciekawego. Ale odblokowaliśmy sobie nowe części tuningowe. Mam tylko 7 koła, żeby ulepszyć mój samochodzik. Także ja tu nawet mam teraz takie zapędy, żeby używać jakieś cheaty, aby sobie trochę więcej kasy zespawnować, ale tylko po to, żeby móc przetestować wszystkie samochody. Znaczy ja myślę, że samochody z tej wyższej półki oczywiście są lepsze dużo niż te, które mamy tu początkowo, ale w dwójce jest to fajne, że możemy samochód sobie od samego początku mieć tylko jeden i nim wygrywać wszystko, tak? Tu mamy nowe rzeczy. Nie wygrywać wszystko aż do samego końca, chociaż oczywiście fajnie jest sobie później zmienić jakieś autko na inne, nie? Tutaj podblokowują nam się jeszcze inne rzeczy, ale sobie to instaluję. Zobaczymy, czy coś jeszcze. Chyba już nic. Okej. Jedna osoba tłumaczyła mi odnośnie tego tuningu na hamowni. Jak to działa w Undergroundzie. Trochę to pogmatwane, ale gdzieś tam logika była zachowana, także dzięki bardzo za ten komentarz. Może kiedyś się dostosuję, ale prawdę mówiąc chyba nie ma takiej zbytnio potrzeby. To jest taka dodatkowa opcja w Undergroundzie, ale ponieważ jest to gra arcade'owa, mocno arcade'owa, to chyba nie ma się co takimi rzeczami tutaj przejmować. Oczywiście można osiągać większe wyniki, lepsze, no ale ten tuning jest dla mnie, na przykład w Forzie... Co? Kurde, ale wspaniały tunik zrobiono tego samochodu. Ekstra, ej, to będzie najlepszy samochód do Autronu, widzę. Widzieliście to? No dobrze. Także, jak wspomniałem, najlepiej na tej obwodnicy sobie jechać, na tej autostradzie. Rozwalać tych gnojów. Te gnoje rozwalać najlepiej tutaj. Chodźmy sobie, pyk. I co ty mi tutaj... Wyskakujesz, gnojko. Pfff, pojechał prosto, to głupek. A jak szybko zawrócił, widzieliście to? Nie wiem, co... Chyba ma hydrauliczny ręczny albo coś. To głupek. No i mamy Unique Performance Upgrade. No i teraz mam dylemat, czy ten Unique Performance Upgrade dać do tego samochodu, czy do innego. Zostawmy to na razie. Może w tym stage'u odblokuje nam się jakiś ciekawy samochód z napędem na tył, na przykład Supra, co wątpię, bo takie fajne samochody dopiero gdzieś tam pod koniec się odblokowują. Ale może się coś ciekawego odblokuje i wtedy sobie właśnie ten samochód wybierzemy. Może nawet Infiniti, chociaż Infiniti zawsze mi się kojarzyło z jakimś takim samochodem, który bardzo ciężko się prowadzi. Okej, gonimy gnoja. Take me on the rocket ride. Co? Nyga, ja cię wyprzedziłem, okej? Patrzcie, jak oczekuję, że niby w inną stronę jedzie, haha. Tak. Ja już znam te numery. Ale widzieliście to? Widzicie, jakie oszukiści? Już zaczyna... What? Coś się dzieje, gra się chyba zbugowała albo coś, nie wiem. Co to było? Czyli co, jak ja będę jechał przy ścianie i skręcał w stronę ściany, to on mnie nie ma prawa wyprzedzić wtedy jakby. Dobra, tu za mną pojedzie, musimy go jakoś wykiwać, ale kurde, ale akcja się dzieje z nim, bo tam one teraz wariują. No dobra, chodźmy, poczekajmy chwilę na niego, tutaj. Ładnie sobie pojedziemy, pyk. O, jak mi przykro. Nie wiedziałeś, że tutaj skręcę? No kurde, przecież chyba dałem kierunkowskaz, czy nie? No to sorry, to może innym razem się spotkamy, co? To na razie. Yeah boy. I teraz weźmy sobie następnego gościa do rozwalenia. Tutaj bardzo łatwo powinno mi pójść. Zresztą to jest ten sam samochód. Właśnie, sprawdźmy jedną rzecz. Nie, tu się już nie da, czyli tylko Toyota Celica była jakaś tam popsuta. Ej, o dog! Sam jesteś dog. Dobra, zobaczymy, zaraz się osra. Ha, 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 ha. To głupek. Jedziemy.
Jedziemy. Gai! Kurde, elegancko. Ciekawe, jakby był taki multiplayer tutaj do Undergrounda. Ile osób by grało w to, co na tej mapce? Na przykład na 30 osób takie by były tutaj wyścigi. Fajne by to było, powiem wam. Oczywiście byłyby tam troszeczkę lagi, ta gra nie jest stworzona do multiplayera, ale wiecie, zrobiłoby się fajnego moda jak do Eurotrucka i by to śmigało. Myślę, że nawet całkiem fajnie. Dużo osób... O! Bardzo fajny komentarz widziałem pod zdjęciem na Facebooku, bo wiecie, że teraz nowy Need for Speed został już zapowiedziany. Bardzo spoko. Ciekawe, co to będzie. No, ale pod tym postem na Facebooku widziałem jeden bardzo fajny komentarz, żeby zrobić remaster Undergrounda 2. To by była super opcja, jakby zrobili remastera, naprawdę. Każdy, ja bym kupił chyba ze dwa razy bym kupił takiego remastera. Lepsza grafika, jakieś dodatkowe rzeczy, wiecie, na przykład Just Cause 2 jest chyba remasterowana wersja. Inne takie gry, które też możecie znaleźć, są w wersji remaster. One się niczym nie różnią od pierwowzoru, ale działają na nowym sprzęcie, mają lepszą grafikę, mają tam czasami jakiś dodatkowy content. W przypadku Undergrounda 2 to była chyba najlepiej sprzedająca się gra. Kurde, że też EA Games na to nie wpadnie, nie? Taki fajny pomysł na kasę, na biznes, na to, żeby sprzedać taką fajną grę. Ja bym kupił na pewno ze 3 kopie. Rozdał widzom czy coś, ale bym kupił, bo to by był super pomysł i na pewno każdy by chciał w takie coś pograć. I wiecie, odpaliliby serwery, żeby można było grać po, powiedzmy tutaj, jeździe dowolnej z innymi graczami. Takie coś jak w GTA. Kurde, każdy kupi. Okej, mamy jeszcze samochody do ścigania, myślałem, że to już będzie koniec, ale jeszcze jakaś dziadzina mi się tu pojawiła. Spróbujemy stuknąć go od dupy, uwaga. To jest kolejny trik na pokonywanie ich. On tam teraz próbuje się otrząsnąć. Jeszcze może mnie dogonić, ale już jednak. Yeah boy, na razie. To mamy załatwione. Ten samochód, ten Peugeot skręcał jakoś, nie wiem, magicznie, fantastycznie. Wiem, że te z tyłu lampy są paskudne, ale tutaj w Undergroundzie wiecie, jak mamy to zrobione, że musimy mieć samochód do jakiegoś tam poziomu wizualnego podniesiony. Nieważne, jakby brzydko wyglądał, musi mieć zainstalowane części, które mają wyższy poziom wizualny. Znaczy, można to wyłączyć poprzez tam różne cheaty, jakieś modyfikacje, edytor save'ów i tak dalej. Można to wyłączyć i grać bez tego, no ale to nie jest wtedy taki pełny Underground. A chciałbym też koniecznie sprawdzić, który samochód tutaj jest dobry, więc też myślę, że jakieś tam cheaty albo mody odpalę, żeby sobie dodać kasy, ale to na innym koncie. I żeby posprawdzać te wszystkie fury. Bo jestem bardzo ciekawy, no kurde, to jest gra, w którą się dużo, dużo grało, jak byłem mały. I do tej pory nie wiem, który z samochodów jest najlepszy. Na pewno ktoś z was tutaj, kto ogląda ten odcinek, o tym już wie, bo ktoś tam już na pewno testował, ktoś to zbadał. No, ale chciałbym się na własnej skórze przekonać. Na przykład w Undergroundzie 1 też wyszło w sumie tak jak kiedyś, że RX-7 jest najlepszym samochodem, no ale tam możemy bez problemu mieć wszystkie samochody, zgadza się? A tutaj te wszystkie samochody trzeba stuningować, sprawdzić, ulepszyć unikalnymi częściami i dopiero wtedy dowiemy się, który z nich jest naprawdę dobry. Nie? Inna sprawa jest taka, że tu możemy zrobić rzeczywiście ten tunik na hamowni, zwiększyć sobie docisk, skrócić skrzynię biegów, polepszyć trochę, skrócić nitro, zwiększyć jego moc w czasie, ale nie dogania tam. Pojedziemy tu. A skubaniec, no ten dobry jest. Widzieliście, było kilka milimetrów do zakończenia, a on skubaniec. Ach, źle zrobiłem. A on skubaniec się trzyma. Chyba ostatni gościu do rozwalenia. No i nara. Zawsze działa, nie? No i jeszcze nie ma żadnej unikalnej części dodatkowej. Jeszcze ich wszystkich nie pokonaliśmy, także teraz będzie, uwaga.
What? O kurde! To się nazywa knockout. Ale kurde, co? Ja go nie wyzwałem na pojedynek. Shit, myślałem, że się udało. Dawaj Infinity. Już piąty raz cię pokonuję chyba. Teraz to jest też fajne, jak go wyprzedzę w tym momencie. No ja już go nie wyprzedzę, ale lipa. Jedźżesz. Kurde, cholerny trafol, no. Trafiki chyba wszędzie wkurzają. I w GTA, i w NFS-ach, i w jakichś innych grach wyścigowych typu Forza. Zawsze są te cholerne trafole, no. I teraz tak, jeśli ja go wyprzedzę w tym momencie, to on powinien zawrócić. Z tym, że trzeba go najpierw dogonić, a nie mam nitra, żeby się lepiej rozpędzić. Okej, okay, teraz może on gdzieś zjechać, więc lepiej jechać za nim. Okej, zjechał tu. Ale jak jedziemy właśnie przy takiej ściance, jedziemy w tym samym kierunku, to on wtedy zwariuje, zawrócił. To jest takie dziwne w tych botach. Dobra, zatrzymał się to, na razie cho. Yeah boy, i załatwione. Jeszcze mamy do ścigania. I tak, okrążenia, widzę, że tutaj jest dużo wyścigów do robienia, no. To jest taki jeden z większych stage'ów, największy chyba będzie ten ostatni. Ale myślę, że jeszcze jakieś wyścigi typu drift mamy gdzieś tam w górnej części mapy. No co o tym, Mazda, poddaj się w końcu. O. Bardzo dobrze. Nitro odpalił, kurczę, na stopie. I jedźcie, jedź. Ach, kurczę, już mnie dogoni. Tutaj nie skręci. No dawaj, dziadu, pokaż co potrafisz. I uwaga. Czemu oni zawsze się na to łapią? Ale coś czuję, że... Ja nie wiem, może ten Underground przez tego moda graficznego troszeczkę się zbugował i przez to boty zachowują się dziwnie, ale nigdy nie miałem takiej sytuacji, żeby bot gdzieś tam podskoczył na drifcie, tak strasznie do góry. Pokonałem już chyba wszystkich, odblokowałem unikalne felgi. Ciekawe, jakie to będą te unikalne... A nie, jeszcze... Kurde, jeszcze tu są do ścigania następni. Chodźmy ich rozwalić. I uwaga. Ach, kurczę, nie udało się go zgównić. Chodź, chodź, cwanieczku. Zaraz cię tutaj... Tak, rozwać. Ach, kurde, to dobry jest. Nitro zbierał tam od trafika, myślałem, że się rozbije. No, tutaj fajny trik zrobił, tak nawet co. Ale czekajcie, ja tu mam w zanadrzu tyle trików, że on nawet nie wie, co ja tutaj dla niego planuję. On nawet nie wie. To głupek. I to już chyba ostatni, no to nie ma opcji. Już tyle tych unikalnych rzeczy, żeśmy tutaj odblokowali, że to nie ma opcji, żeby już nie był koniec. Mamy Nitrosa, cyk, pakujemy gnojowi wszystko, bo tutaj już mamy drift, a na drifcie nie potrzebujemy żadnego tam... Kurczę, Nitro, dajcie spokój. Elegancko. To ile ja już mam tego hajsu? 6000, kurczę, dopiero co silnik nowy kupiłem. Elegancko, to mi się podoba. Dawaj, Pełgot. Właśnie, czy... Ja już tej Corolli nie będę tunigował. Ja w ogóle ją chyba sprzedam. Tam chyba... Nie wiem w ogóle, czy tu można sprzedawać samochody. Ale wiecie czemu? Sprzedaż za słaba, no kurczę. Fajne autko, ale... To by musiał mieć części na ostatnim stage'u, żeby to jakoś driftowało. A jak weźmiemy sobie jakiś dobry... Cholera, co ten samochód tu... Nie mam czasu, CJ! CJ, nie mam czasu... Cholera, CJ! Powiedziałem do ciebie. Cholerny CJ. Dzwoni do mnie. Ja pierdziu. Już seria z GTA San Andreas już była. Weź się odczep ode mnie. Co za CJ. Ciągle do mnie dzwoni. Lucek, wracaj do Los Santos. Dobra. Tu mamy... 65! Zobaczcie, takim zgówniałym samochodem do driftu. Robimy tutaj taką masakrę z tych... A właśnie, może Mazda MX-5 byśmy wzięli do driftu. No tam turbosprężarkę taką wpierdzielimy do tego silnika. Wsadzimy większe turbo niż silnik. I to będzie latało, dupą rzucało. Dupa będzie lekka, tył będzie dociążony przez wielką jednostkę. I w ogóle, moim zdaniem to będzie fantastyczne. No ale nic, na razie Pełgotem. Zobaczcie, tu wszystko wygrywam tym Pełgotem. To jest chyba najlepsze auto w tej grze. Coś tak czuję. Po co szukać coś innego, jak tutaj mamy już taki fajny samochód, nie? Nie, naprawdę im się bardzo, bardzo fajnie jeździ na wyścigach. Mega skrętny.
Nie mam żadnych problemów z wygrywaniem, a to jest najtrudniejszy poziom. Dobrze. Czy ja tu zawsze... Czy kiedyś miałem tu problemy z wygrywaniem? Znaczy, problemy będą dopiero na wyścigach URL. Bo tamte boty zaczną dopiero szaleć. Tutaj to na razie jeszcze jest lajcik, chociaż to jest przedostatni stage, jak już by nie patrzeć, nie? RX 8 razy 2, mój pełgot, i tutaj chyba 240 SX. RX 8 to jest fajne auto. No kurde, CJ! Poważnie! Halo CJ! CJ, nagrywam teraz. No, to później do Los Santos pojadę. No to na razie, cześć, cholera. CJ do mnie, ach, cholerny CJ. No i właśnie taką maździochę RX8 to kupić by można było. Ej, zobaczcie, zrobiło mi się, zbugowało mi się światło z tyłu. Czasami tak się robi w dwójce, undergroundzie, że wygląda to tak, jakbyśmy cały czas na nitrze jechali. Ale to nasz samochód wcale jakoś szybciej nie jeździ. No dobra, ten Peugeot, kurde, on jest zajebiście szybki. Zobaczcie, jak ja na zakrętach ich zostawiam. Czy ja nie wiem, zobaczę, na chwilkę zerknę, czy mi się poziom trudności czasami nie zmniejszył. Chociaż nie wiem, czy teraz będę mógł. Gameplay? Nie, tu chyba będę musiał wejść do swobodnej. Albo może to było w player coś tam. Jest tu player? Nie ma tu nic. A to chyba musiał wejść do dowolnej, żeby tam się to pojawiło. Albo do menu głównego. Ale... No, kurde, ja tu nic nie grzebałem w ustawieniach. No fura, zobaczcie, zostawię ich z tyłu fantastycznie. Ja myślę, że na tych wyścigach URL to będę dobry. Czekajcie, czy tu nie było skrótu czasem? Patrzcie, co się dzieje z tym, co ja... Naprawdę, ja chyba będę nim grał do końca gry. Ale zobaczymy, co nam się tam następne odblokuje. No to też, kurczę, inwestycja. Samochód sobie weźmiesz nowy, a części weź dokupuj do niego części. No, tyle zabawy. A teraz po tych częściach zaktualizowałem ten samochód. To przecież on jest jakiś... Nie wiem, jeździ jak porażony. Tutaj chyba mamy dwa silniki w tym aucie. Jeden z tyłu, jeden z przodu. I tak to napiernicza. To właśnie, gdzie on by miał wtedy zbiornik z paliwem? No nieważne. Tutaj w undergroundzie nie ma paliwa. Cyk. No i super. Bez większego... Z palcem w dupie tak naprawdę. Nic tutaj, nie miałem żadnej konkurencji, nic, ludzie, no. Co my tu dalej mamy? A, wloty powietrza, bo... te wloty powietrza na dachu, to jest... To już jest taka... Już taka bardzo przestarzała technologia. Zwłaszcza jeśli chodzi o wygląd samochodów ulicznych. Czy widzieliście jakiekolwiek samochody spinigowane tak... fanowsko, ulicznie, na jakimś zlocie samochodowym, które mają tak przesadzone wloty powietrza? No, hello. To jest taki, jeden z takich tuningów, w ogóle te zderzaki, one też są tutaj takie przesadzone. Kiedyś była na to moda, ja myślę, że to w dużej części przyszło gdzieś tam z Chin. Nie z Chin, tylko z Japonii, przepraszam. Tam lubią właśnie robić takie tuningi typu neony. Teraz możecie sobie nawet zobaczyć jakieś tam filmiki na YouTubie, jak ludzie dalej robią to takie przesadzone tuningi, to z Lamborghini Aventadorami, z Gallardo, Murcie, Lago, shit, ale bym je skasował wszystkie punkty, to bym go chyba wykasował z tej gry. Kurde. 47 tysioków. No zobaczcie, tu... To już jest ten etap, kiedy można sobie rzucać dupą na lewo i prawo i chyba robić zajebiste combo przez cały wyścig, wszystkie okrążenia. Zobaczcie, co się dzieje. O shit. Przesterowałem. No, ale tu jest to fajne, że jak się nam zaliczą już te punkty, to już się nie skasują. A w jedynce undergroundzie było tak, że nawet jak ci te punkty zniknęły i teoretycznie się zaliczyły, to jak przywaliłeś w ścianę, to ci się kasowały. Na czerwono ci nagle wyskakiwały, nawet jak zniknęły. A tutaj nie. Możesz sobie walić ścianę, jak ci znikną punkty, ile chcesz i nie dzieje się nic złego. I teraz, zobaczcie, jak oni mało punktów tutaj robią. Ja tu po 100 tysięcy, to... The Drift to chyba najłatwiejszy tryb jest, albo nie wiem. Ale naprawdę, ten Peugeot, on już od samego początku miał te staty takie wysokie. Jakoś ja go nie pamiętam, żebym go miał w...
jak pierwszy raz gdzieś tam grałem w tego Undergrounda. Nie wiem skąd on się wziął w tej wersji gry. To jest jakaś spaczowana, jakaś tam fantastyczna. Tu jakiś, o Jezu, tutaj cover jakiś nowy. Wszędzie mnie normalnie rozchwytują. Taką dobrą furę mam, a w ogóle niepozorna. Spojrzysz na to, jeszcze takie debeściaskie, dodałem zderzaki, że każdy normalnie klaszcze w dłonie, dzieci tam się bawią wokół tego samochodu i uważają, że to świetna zabawka, taka, a to nie jest zabawka, to jest samochód do wyścigów jest. Tu mamy, o, okrążenia. Ach, no dobra, jedźmy. Zrobimy to po ludzku. Tu już mamy Audi A3, zobaczcie. Każdy Sebik smaży Audi A3. Proszę, Audi A3 to fajny samochód, nie? Ale to jest takie marzenie Sebiksu. Niespełnione. 240SX i ten Nissan. No Nissan. Ze wspaniałym wlotem powietrza. Szkoda, że tutaj nie ma trybu zdjęcia, żeby można było sobie przybliżyć widok na to. A zobaczcie, jak ten wlot powietrza wygląda. To wygląda jak jakiś taki hangar na drony na dachu. Bez kitu. To jest jakiś taki samochód, no. Bez hangar na drony. No, mówię wam, to o to chodzi. To właśnie, jak masz taki wlot powietrza, to powinieneś mieć tryb drona też tutaj, jak w Forza Horizon 3, że kupujesz sobie taki wlot powietrza i dron ma gdzie sobie później wylądować i tam wlatuje do tego wlotu powietrza i jest fantastycznie. I on tam sobie uzupełnia bateryjki, wiecie, tam kartę pamięci zrzuca z wideo. Tak. No, kto takie wloty? Jak to wygląda? Ale muszę to zainstalować, bardzo mi przykro. Tak samo jak te tylne lampy. Mogę wybrać chyba już nawet inne. Żeby nie było tak szpetnie. Ale umówmy się, okej, okay, one nie będą dużo lepsze. Dobrze? Nie będą dużo lepsze. Będą troszeczkę może ładniejsze od tych, ale to nie będzie jakaś tam różnica, że nagle powiecie, o, fantastycznie wygląda. Nie. To będzie coś koło tego. Dopiero później nam się odblokowują takie naprawdę fajne lampy, które w miarę będą wyglądać w tym pełgocie i w innych samochodach. No i co? I mamy tylu pierwsze okrążenie. Ojej. No i ja jadę sobie bez nitra. Teraz chyba przygazuję trochę, bo się rozbiłem. Ale... O ty gnoju! Widzieliście dziada? Ten Nissan niewiadomego pochodzenia właśnie mnie tak zgównił tu. To mnie się nie podobało. Nie podobało mi się to. To co? Atakujemy gnoja? No i co? Po co ci to było? Po co ci to było, ziom? Nie boj. No i został z tyłu. Dobrze. A my się tu nie będziemy przyjmować. Wracamy do akcji. Musimy to okrążenie... Oh my god. No tak, to nie jest Forza Horizon. Chciałem tutaj już cofnąć sobie. 240SX. Oni chyba w jednej drużynie są. Drużyna Nissanu. Tamten został z tyłu. No 240SX gra czysto. Podoba mi się. Nie będę go tam... Nie będę się wobec niego brzydko zachowywał. Niech sobie jedzie, ładnie jedzie. Ale jak mi któryś tam wyskoczy jeszcze z jakąś akcją, to ja się tu zaraz odpalę. Poważnie, no nie było opcji, żeby go stuknął. No ja dlatego właśnie nie lubię tych cholernych okrążeń. I teraz musisz napierdzielać znowu te dwa okrążenia, żeby... Na ostatnim okrążeniu kilka metrów, no kilometrów może od mety zdarzyło ci się takie gówno. Ale widzicie, cały odcinek gadałem o tym, jaki to jestem niezwyciężony w Undergroundzie. I to się właśnie na mnie zmściło. Zawsze tak jest, że jak coś pochwalicie, że jak pochwalicie jakiś samochód w grze, albo jak cokolwiek innego pochwalicie, to zaraz się to zgubni. Zawsze tak jest. Ach. No nic, nie można tak robić. Nie można się przechwalać, naprawdę. Nie można mówić, że jesteście najlepszym, bo zobaczcie. Wcale taki najlepszy nie jestem. Na następnym odcinku pokażę, co potrafię. Naprawdę. I wszystkich ich pozamiatam, moi drodzy. Obiecuję wam. A tymczasem dziękuję wam bardzo, że byliście na tym. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.